Mam nadzieję, że omawiając dary Ducha Świętego, zaczęliście od początku i powiedzieliście sobie najpierw coś na temat Ducha Świętego w ogóle. Czyli kim On jest, czym On nie jest i co On robi. I jaką sprawuje funkcję. I to jest ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście na to również uwagę, że Biblia zaczyna się od działania Ducha Świętego. Pierwszy wiersz mówi, że Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, a drugi wiersz mówi, że tam był Duch, który nad tym wszystkim się unosił. To słowo unosił to jest specyficzne słowo, które pokazuje czułe zainteresowanie czymś. Później w Księgach Mojżeszowych jest napisane, że tak jak orzeł się unosi i unosi swoje młode na swoich skrzydłach, to jest to słowo. Czyli zajmuje się tymi młodymi. Prowadzi je w odpowiedni sposób. I wiemy o tym, że gdyby nie Duch Święty, to w naszym życiu nie dałoby się niczego zmienić. Bo to Duch Święty jest tym największym darem, który dał nam Pan Bóg. I On dopiero, że tak powiem, rozprowadza dary wśród wierzących ludzi. No, to tyle, jeżeli chodzi o taki całkowity, króciutki wstęp. Natomiast temat darów ducha jest bardzo obszernym tematem. W kilku miejscach w Słowie Bożym, w trzech miejscach jest wspomniana tak zwana lista darów. Oczywiście one się tam między sobą trochę różnią, ale generalnie nie są sprzeczne. I ten temat jest o tyle ważny, żeby ludzie wiedzieli, jak się odnosić do tych rzeczy, które są napisane na temat darów Ducha Świętego. I przywódca albo bogobojny przywódca ludu Bożego, Kościoła, w naszym przypadku, jeżeli mówię o Kościele, to nie mówię o Kościele Wolnych Chrześcijan, o Kościele Zielonoświątkowym, ani żadnych innym Kościele tak zwanej denominacji ziemskiej. Mówię o Kościele, którym są wszyscy wierzący ludzie. Tak jak nam to przedstawia Słowo Boże. Każdy z nas jest cząstką tego Kościoła. I taki człowiek, który jest przywódcą w tym Kościele, o tym sobie będziemy jeszcze trochę mówić później, jest powołany do tego, aby przewodzić, aby prowadzić wierzących ludzi i on musi się trzymać pewnych zasad, które gwarantują rozwój duchowy wspólnoty. Nie może postępować według własnego widzimisię. Tak jak powiedziałem, do tego jeszcze później wrócimy. Jest to człowiek, który bierze odpowiedzialność za budowanie w wierze członków swojej społeczności. Ponieważ wiemy, że ten Kościół składa się z różnych społeczności. Na przykład, kiedy apostoł Paweł pisał list do Galacjan, to nie pisał do, że tak powiem, jednego zboru. On pisał do wierzących, którzy są na tym terenie. I to było więcej zborów. I wiemy, że tam wkradały się fałszywe nauki i tak dalej, ale o tym teraz nie będziemy mówili. A więc taki człowiek, który przewodzi, jest odpowiedzialny za budowanie wiary tych ludzi, którzy są członkami tej społeczności. I w Nowym Testamencie jedną z najważniejszych zasad budowania tej w wierze tej społeczności, tego kościoła, jest przysposabianie wierzących do służby. Czyli wyposażanie ich w pewne predyspozycje, za pomocą których mogą sprawować jakieś funkcje w tym kościele. Wszystkie metafory, czyli wszystkie porównania, obrazy Kościoła, które są zamieszczone w Nowym Testamencie, pokazują nam na jedną bardzo ważną rzecz. One wszystkie akcentują wspólnotę. One wszystkie akcentują to,
że to jest jedność, że nie powinno być podziałów. Wzajemne relacje chrześcijan należą do podstawowych cech Bożego Kościoła. Kościół to wzajemne powiązanie wierzących, a nie tylko ich odniesienie i związek z Bogiem. Czyli jest to odniesienie do Boga, ale również do wierzących. To jest Kościół. I bardzo często apostoł Paweł, kiedy mówi o Kościele, kiedy opisuje Kościół, to przyrównuje go do ciała człowieka. I pokazuje, jak to wszystko powinno funkcjonować. I główny akcent w tych metaforach, w tych obrazach spoczywa na tym, że istnieje zależność pomiędzy tymi poszczególnymi członkami ciała, czyli Kościoła. Wiecie, wierzący ludzie to nie są takie wolne elektrony, które gdzieś tam krążą w przestworzach i nie wiadomo co, gdzie i po co. Nie, oni, każdy z nich ma jakieś zadanie. I ważną rzeczą jest to, że wspólnota tego ciała, Kościoła, jest, że tak powiem, niepodzielna. Czyli ona musi istnieć. Tego się nie da w żaden sposób zmienić i nie da się temu zaprzeczyć. Ale nie oznacza to, że istnieje tak zwany uniformizm. Czyli jest taka foremka i każdego wytłaczany w tą samą foremkę, tak? To nie. Tak nie jest. I apostoł Paweł, opisując ciało człowieka, pokazuje, że ono składa się z różnych elementów, z różnych członków, które nie są takie same i nie pełnią takich samych funkcji. Ale są potrzebne jedne drugim. Każdy z tych członków ma do odegrania bardzo ważną, w tym wypadku Kościoła, wyznaczoną mu przez Chrystusa, wyjątkową rolę. I na podstawie listu do Efezjan, 4 rozdziału 11-16, ja może nie będę teraz czytał, po tym będziemy czytali obszerniejsze fragmenty Słowa Bożego, które będą obrazować to, co sobie mówimy. Więc w tym fragmencie możemy wyciągnąć taki wniosek na podstawie jego, że przywódcy Kościoła są nikim innym, jak narzędziami w rękach Chrystusa, służącymi duchowemu dojrzewaniu wierzących i wyposażaniu ich do służby w tymże Kościele. To tak pokazuje nam to Słowo Boże. I kiedy apostoł Paweł opisuje Kościół jako ciało i porównuje funkcjonowanie Kościoła do funkcjonowania ciała, to mówi, że chociaż jest to zapisane w liście do Koryntian, to mówi, że chociaż tych członków jest wiele, to jednak one wszystkie razem współpracują dla dobra tego ciała. Nie robią każdy sobie coś tam. No, jeżeli coś takiego zaczyna się dziać, niewątpliwie są ludzie, którzy wiedzą, że takie rzeczy dzieją się czasami w ciele, to znaczy, że dzieje się źle. Jeżeli ręka nie robi to, co głowa mu każe, albo noga, albo ucho, albo oko, to znaczy, że dzieje się coś źle. Że albo jest połączenie pomiędzy głową i tymi członkami zerwane, albo jest połączenie zerwane między tymi członkami między sobą. I wtedy próbują na własną rękę coś kombinować. Ale Słowo Boże pokazuje nam, że tak to nie powinno wyglądać, bo nie tak Pan Bóg to zaplanował. I są bardzo ważne, kluczowe elementy, które pozwalają funkcjonować temu Bożemu Kościołowi i są one od siebie zależne. I są to tak. Jedność, to jest 1 Koryntian 12, rozdział 12-13. Apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że jest jedno ciało. Jedno ciało, jedna głowa, i tą głową jest Pan Jezus Chrystus i wiele członków różnych, które spełniają różne funkcje w danym ciele. Wszyscy jesteśmy zjednoczeni w jednym Duchu Bożym. Oznacza to, że musimy i powinniśmy ze sobą współpracować.
co czasami, że tak powiem, w praktyce nie za bardzo się udaje. A dlaczego? Dlatego, że każdy człowiek ma zakodowane w swoim umyśle słowo ja. Ja. Wiecie, ja mam takiego 2-letniego wnuczka. I on jest teraz na tym etapie. Cokolwiek byśmy zaczęli robić, to on przychodzi i mówi ja. I jak coś bierzemy, to ja. Wiecie, człowiek to nie musi się tego uczyć. On się tego nie uczył od nikogo. On to wie, ponieważ on to ma w swojej naturze. I dlatego Słowo Boże pokazuje nam, że nasze ja musi zostać uśmiercone wraz z Chrystusem, a potem stajemy jako nowe stworzenie. I to już nie jest ja, ale to jest my. My jako społeczność. My jako członkowie ciała Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że musi być jedność. Że wszyscy działamy dla dobra jednego ciała, tak? I jeżeli ktoś... Apostoł Paweł zresztą tak napisał, jeżeli ktoś się temu nie poddaje, no to jego sprawa, ale my ani zbory Boże takiego zwyczaju nie mamy, tak? Żeby nie słuchać tego, co jest mówione. Więc pierwszy element to jest jedność. Drugi element, można by powiedzieć trochę sprzeczny, ale nie, to jest różnorodność. Bo jak ciało jest jedno, ale członków ma wiele, tak i tutaj. Każdy członek ciała Chrystusowego jest inny. Ma inne zadanie, ma inne predyspozycje, otrzymuje inny dar. To nie jest tak, że wszyscy mają to samo. Ale jedną ważną zasadą tej różnorodności jest to, że wszystkie te członki współpracują ze sobą. Chociaż są różne. Współpracują ze sobą, aby to ciało się dobrze rozwijało, odpowiednio funkcjonowało i odpowiednio działało w każdej sytuacji. Nie można by mówić o ciele, gdyby wszystkie członki były takie same. Tak? Bo wtedy, powiedzmy, to by była na przykład albo noga, albo ręka, albo tułów, albo coś tam. To nie jest ciało, to są kawałki. I one same jako takie generalnie nie funkcjonują. Wiecie, jeżeli odetniemy jakiś fragment ciała, to co się z nim stanie? On umrze. A co będzie z ciałem? Ciało będzie dalej funkcjonowało, ale będzie musiało zastąpić ten jeden utracony jakiś członek, fragment, innymi. Czyli inne będą musiały przejąć obowiązki tego jednego. Nie zawsze oczywiście się to da, ale tak to działa. A więc jest jedność i różnorodność, ale jest również współzależność. Czyli każdy zależy od drugiego. I to nie jest tak, że ktoś jest mało ważny w zborze. Ktoś to jest tam, a on tam z tyłu zawsze siedzi i on tam nic nie wie. Nie, on tam po coś jest w tym zborze, tak? Tylko myśmy jeszcze nie odkryli po co. Wiecie, był taki brat w zborze, gdzieśmy zaczynali chodzić jako dzieci jeszcze. Ja go pamiętam właśnie tak jako brata, który nie miał nogi. I co on robił? On zawsze przy drzwiach witał wchodzących. On nie mówił kazań, wiecie. On tam nie rozmawiał, nie dyskutował o jakichś teologicznych sprawach. Nie. On po prostu był przy drzwiach i witał tych, którzy wchodzą. I można by powiedzieć, no to jest takie nic, no wchodzimy i jesteśmy, tak? Ale kiedy on umarł, to wszyscy to zauważyli. Wszyscy nagle, o, nie ma go. Wiecie, to nie jest tak, że ktoś jest mało ważny w zborze. Nie, po prostu my go nie dostrzegamy. My nie doszliśmy do tego, jaką funkcję on pełni, tak? Ale on jest potrzebny. Każdy członek jest zależny od pozostałych. Jeżeli jakiś członek nie działa, nie funkcjonuje prawidłowo, to odbija się to niekorzystnie na funkcjonowaniu całego ciała. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby funkcjonować zgodnie z Bożym zamiarem. Bo taki jest Boży zamiar właśnie. Abyśmy funkcjonowali zgodnie z Jego
wolą. Bo to On jest tym, który rządzi. On jest tym, który prowadzi i kieruje. I Kościół realizuje te swoje ziemskie cele, czyli cele ewangelizacji, bo do tego Kościół jest powołany. Kościół nie jest powołany, żeby się zbierać w niedzielę i żeby nas było dużo. Oczywiście, żeby nas było dużo, tak, ale w sensie zwiastować Ewangelię innym ludziom. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o pierwszym kościele, o pierwszym zborze, który powstał, gdzie apostoł Piotr wygłosił kazanie i nawróciło się 3000 osób, to potem jest napisane, że Pan Bóg dodawał do tego kościoła ludzi, tak? I w jaki sposób On to dodawał? Anioł przychodził, brał i przynosił, macie tu następnego, tak? I po tym macie tu następnego? Nie. Oni chodzili i opowiadali Słowo Boże. A co opowiadali? Co jest w Dziejach Apostolskich najważniejszym tematem, co opowiadali? Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy stali przed radą, to oni im zabronili mówić o zmartwychwstaniu. I to jest najważniejszy temat dla dzisiejszego człowieka. Zmartwychwstanie, to co słyszeliśmy. Pan Jezus Chrystus ma moc. On potrafi wskrzeszać umarłych. I to jest wspaniałe, że jako wierzący w Niego ludzie mamy w tym zaufanie. Wiecie, zaufanie to jest taki wyższy stopień wiary. Nie będziemy tutaj teraz może opowiadać, ale to jest po prostu taki najwyższy stopień wiary. To po prostu niech się dzieje, co chce. Ja wiem, że to jest prawda, co ten człowiek mówi. I to jest bardzo ważne. A więc Kościół funkcjonuje tylko wtedy, kiedy wykonuje Boże cele, Boże zamiary. Kiedy czytamy listy do zborów w Azji Mniejszej, które zamieszczone są w objawieniu Jana, to jest powiedziane tam, że jeżeli nie będziecie postępować w taki i taki sposób, to znikniecie. Ja poruszę waszym świecznikiem na przykład. I co się stanie, jak się poruszy świecznikiem? Światło gaśnie, tak? I koniec. Także jest to bardzo ważne. I te zasady, które wynikają z list, pierwszego listu do Koryntian, możemy sobie pokrótce omówić. Po pierwsze, aby ciało mogło prawidłowo funkcjonować, musi być zjednoczone. Ja będę powtarzał niektóre myśli, no bo niestety siłą rzeczy to są myśli, które, że tak powiem, ciągle wracają do tego samego, tak? Że jesteśmy razem. Po drugie, musimy uznać, że wszyscy są potrzebni w Kościele. Po trzecie, musimy pamiętać, że jesteśmy od siebie współzależni. I to jest bardzo ważne, abyśmy zawsze mieli to na uwadze. Ja może będę skracał, ponieważ nasz czas biegnie, a ja dopiero troszkę przerobiłem z tego, co tutaj mam, ale postaram się, dam rady. Zapnijcie pasy, jedziemy dalej. Bóg wyposaża każdego wierzącego w szczególne zdolności. I to są zdolności, które służą przyczynianiu się do budowania społeczności wierzących. Te zdolności nie mają właściwie służyć niczemu innemu. One mają służyć Kościołowi, mają służyć zborowi, aby zbór się rozmnażał, aby przychodzili nowi ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię i nawrócili się. Czym jest duchowy dar? Za nowotestamentowym wyrażeniem duchowy dar stoi w Piśmie Świętym między innymi greckie określenie charisma, czyli słowo, które oznacza dar zbawienia udzielony z Bożej łaski, ale także oznacza szczególne zdolności, których udziela człowiekowi Bóg dla pożytku Kościoła. I to słowo można również tłumaczyć jako dar łaski. I w niektórych kościołach jest to tak właśnie przedstawiane. I nawet wiadomo, że tych darów łaski tam jest 7 czy ileś tam. I właściwie tyle. Tego nie wiemy, tak? Znaczenie tych darów sprawia, że ważnym dla nas staje się, abyśmy odkryli ten dar i wykorzystywali go. Apostoł Paweł w pewnym momencie zwraca się do Tymoteusza, pamiętacie, abyś rozniecił na nowo dar, który został ci udzielony przez włożenie rąk. Więc
Możemy dar zaniedbywać. Pan Jezus dał taką przypowieść o ludziach, którzy albo, że tak powiem, wykorzystywali i rozwijali to, co otrzymali od Niego, kiedy mówi o 10 minach na przykład, albo zaniedbali po prostu, zakopali i niech on sobie tam leży, tak? Po co ja mam się tym przejmować? Boże, Pan Bóg nie chce, aby tak się działo. Pan Bóg chce, aby ludzie wykorzystywali te dary, które od Niego otrzymują. Więc musimy to poznać i wtedy możemy się skutecznie tym darem posługiwać. Oczywiście są znowu ludzie, którzy twierdzą, że to nie jest konieczne, że te dary same się objawią z biegiem czasu i praktyką. Ale uważam, że nie jest to do końca prawda. Ponieważ jest taka zasada w przyrodzie, że narząd nieużywany zanika. Wiem coś o tym, ponieważ leżąc w szpitalu, ja leżałem tylko miesiąc w szpitalu i żeby chodzić, musiałem od nowa ćwiczyć nogi, bo nie potrafiłem ustać samodzielnie na nogach. Ponieważ nogi były nieużywane przez te kilkadziesiąt dni, przez te 40 dni praktycznie i musiałem od nowa ćwiczyć chodzenie. Więc jest to prawda. Tak samo z siłą. No, nie ukrywam, że tam miałem trochę siłki. Teraz ja już tej siłki nie odzyskam, którą miałem kiedyś. Niestety. Ponieważ przez ten czas moje ciało osłabło i nie da się już do tego powrócić. I teraz dokładnie ta sama sytuacja jest z darami, które daje Pan Bóg. Jeżeli ich nie będziemy wykorzystywać, to one zanikną. To po prostu one będą niewidoczne. One, nikt nie będzie z nich mógł mieć żadnych korzyści. A one są właśnie po to, żeby z nich były korzyści. Poszukiwanie własnego daru i funkcjonowanie w jego obrębie nie jest najważniejszym celem chrześcijanina w jego życiu. Wiecie, niektórzy tak zaczęli szukać darów, że oni już nie widzą nic innego. Oni tylko dochodzą, jakie jeszcze dary ja mam od Boga, tak? I próbują tam w różny sposób to odkrywać. Ale to nie jest najważniejsze, ponieważ jest to tylko jeden z aspektów służenia Jezusowi Chrystusowi. Naszym celem nie jest gloryfikowanie siebie samego, czyli pokazywanie, o, jaki ja jestem wielki. Wiecie, pamiętacie Piotra, który uzdrowił człowieka leżącego chromego przy wrotach świątyni, na schodach? I jak ludzie przyszli do niego, to on mówi, a co wy się tak na nas patrzycie? Jakbyśmy coś tutaj byli kimś innym, albo lepszym, albo... Nie, my jesteśmy zwykłymi ludźmi. Kiedy przyszedł do Korneliusza, to mówi, wstań, bo ja jestem tylko człowiekiem, tak? Więc nie chodzi o to, żebyśmy pokazywali, a jaki ja mam wspaniały dar, jaki ja jestem ewangelista, ja na stadionie głoszę, to jest ważne. Co tam takie małe zborek 10-osobowy, to jest nic, tak? Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nasz dar powodował uwielbienie Pana Jezusa Chrystusa. Żeby wierzący ludzie, korzystając z Niego, byli zbudowani, cieszyli się i uwielbiali Pana Jezusa Chrystusa. I to jest właściwie najważniejsze w życiu wierzącego człowieka. Czym jest dar duchowy? Może sobie najpierw powiemy, czym nie jest. Dar duchowy nie jest naturalnym talentem i nie jest to też owoc ducha. To są różne rzeczy. Nie jest również urzędem piastowanym i sprawowanym w Kościele. Nie mylić. To nie są dary ducha. Zarówno naturalne talenty, jak i duchowy dar łączy jedno. One pochodzą od Boga. Więc jeżeli ktoś jest utalentowanym pianistą, albo utalentowanym artystą w rzeźbie, w malarstwie, w czymkolwiek, to on otrzymał ten dar od Boga. Oczywiście istnieje coś takiego jak dziedziczenie i jako ludzie możemy czasami dziedziczyć coś po naszych przodkach i to nie ma nic wspólnego z darami ducha. To są dary Boże, to są umiejętności, które Pan Bóg zsyła, ale nie są to dary ducha w sensie tym, o którym tutaj dzisiaj mówimy, czyli to, co opisał apostoł Paweł w liście do Efezjan, w liście do Rzymian i w liście do Koryntian. To są inne rzeczy. Na przykład
Ktoś może być dobrym nauczycielem, może mieć talent, znaczy się może mieć talent do uczenia, ale niekoniecznie musi być dobrym nauczycielem w sensie biblijnym. Ponieważ nauczyciel przekazuje jakieś prawdy, jakieś rzeczy, które uczniowie chcą poznać, czy powinni poznać. Natomiast ze strony biblijnej jest to człowiek, który bada Słowo, jest oświecony przez Ducha Świętego i wtedy przekazuje Boże prawdy. Apostoł Paweł taki był. Ja objawiam wam teraz coś, czego wy jeszcze nie wiecie. W sensie coś, co było tajemnicą do tej pory. Tajemnicę wam objawiam, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że naturalne nasze umiejętności nie są tymi darami, o których tutaj mówi nam Słowo Boże. Oczywiście dary Ducha Świętego to nie są również owoce Ducha Świętego, które opisane są w liście do Galacjan w 5 rozdziale. Owoce Ducha Świętego to są cechy, które Duch Święty pragnie ukształtować w każdym wierzącym człowieku. To są cechy, którymi my powinniśmy się cechować. I co jest bardzo ważne, to co jest opisane w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 22 i 23 wierszu, gdzie jest mowa o darach ducha, to jest to nierozerwalne, o owocach ducha, to jest to coś nierozerwalnego. Nie ma owocu ducha. Są owoce ducha i one są zawsze razem. Jeżeli chodzi o uczynki ciała, tam potem dalej wymienione, no to one występują w różnych tam konfiguracjach. Natomiast owoce ducha w wierzącym człowieku są zawsze razem. To jest tak jak grono winogrona, gdzie jest tych owoców sporo, ale one są razem. Stanowią jakby jedność. I to jest bardzo ważne, abyśmy również o tym pamiętamy. No i oczywiście darem ducha nie jest również urząd zajmowany w kościele. Oczywiście w kościołach są starsi i są diakoni, o czym opisuje Paweł w liście do Tymoteusza w 3 rozdziale. Ale tych urzędów nie można mylić z darami. Osoby piastujące te urzędy mogą oczywiście być obdarowane, myślę, że nawet powinny być obdarowane pewnymi darami, które im pozwalają, że tak powiem, dobrze wykonywać tą służbę, ale sam urząd nie jest darem. To jest po prostu sprawowanie jakiejś funkcji w zborze. Definicja daru Ducha Świętego. Jest oczywiście sporo definicji różnych. Ja sobie tutaj jedną wynotowałem. Duchowy dar to boskie wyposażenie członka ciała Chrystusowego w szczególną zdolność do służby. To zdolność efektywnego i znaczącego działania osoby wierzącej w określonej dziedzinie posługi ciała Chrystusowego, którym jest Kościół. Może to brzmi zawile, ale w skrócie chodzi o to, że Pan Jezus Chrystus przez Ducha swojego wyposaża ludzi w takie elementy, zdolności i umiejętności, które powodują to, że ciało Chrystusowe, czyli Kościół, wzrasta. I w liście do Koryntian w 14 rozdziale, w 12 wierszu apostoł napisał na przykład odnośnie tego: tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Bo wiemy, że w Koryncie oni tam chcieli różne dary mieć. Zresztą to był zbór, który był wyposażony we wszystkie dary. Zobaczcie, zbór, najpierw pisze apostoł Paweł zbór Boży w pierwszym wierszu. Do żadnego innego zboru pan apostoł Paweł tak nie napisał. Tylko do Koryntian w pierwszym i drugim liście. A potem napisał, że u nich są wszystkie grzechy, nawet takie, jakich w świecie nie ma. A potem napisał, że oni mają wszystkie dary ducha. I to pokazuje, że Pan Bóg potrafi sobie poradzić nawet w najgorszych sytuacjach. Oczywiście apostoł Paweł tam im pokazuje, co oni mają zrobić, w jaki sposób się oczyścić, w jaki sposób spowodować to, żeby te grzechy, które tam występowały w tym zborze, przestały występować. Aż nawet do tego stopnia, że należy się pozbyć takiego człowieka. Natomiast pokazuje to, że Pan Bóg poprzez swoje działania potrafi w każdym zborze zrobić porządek. Cechy charakterystyczne darów.
Apostoł Paweł w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian nas z tym zapoznaje i pokazuje nam właśnie te cechy, które są charakterystyczne. Może pokrótce. Od 4 do 25 wiersza na temat tych duchowych darów możemy zauważyć następujące fakty. Jest wiele darów duchowych, z których każdy może być używany w różny sposób i z różnymi skutkami. I to jest napisane w 4 i 6 wierszu. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Czyli widzimy, że może odbywać się to w bardzo różny sposób. Oczywiście mamy tutaj to, czego nie lubią niektórzy wierzący ludzie, a więc pełną Trójcę. Nie ma takiego słowa w Biblii, nie szukajcie, ale jest takie zjawisko w Biblii. Występują trzy osoby boskie w jednym wierszu. I to się zdarza dość często, gdzie jest pokazane, że te wszystkie trzy osoby działają w ten sam sposób, mają tą samą możliwość i robią te same rzeczy. A więc jest wiele darów ducha. Darów duchowych udziela Duch Święty, oczywiście, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Wiecie, w dzisiejszych czasach powstały takie ruchy, które, że tak powiem, chcą ręcznie sterować Duchem Świętym. Tak, mają taki pilot i oni chcą sterować, tak? Teraz będziemy mieć takie dary. Teraz będziemy mieć takie dary. Teraz będziemy, nie wiem, uzdrawiać, a teraz będziemy mówić językami, a teraz będziemy, nie wiem, cokolwiek. Są tacy ludzie, którzy by tak chcieli sterować. Ale tu jest wyraźnie napisane, że Duch rozdziela poszczególnie każdemu jak chce. To jest jedna z cech osoby, jak chce. Czyli wola. To jest jedna z cech osoby. Na pewno powiedzieliście sobie o tym, że Duch Święty jest osobą. Że nie jest to bezosobowy wpływ, jak to niektórzy ludzie sobie dzisiaj wymyślili. Każda osoba wierząca posiada dar ducha. Wiedzieliście o tym? A w każdym, list do Koryntian 12:7, różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. W każdym. To jest bardzo ważne. Dary mają służyć wspólnemu dobru. A w każdym, to jest ten sam tekst, przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Wspólne dobro. Nie każda osoba ma taki sam dar. Oczywiście może się zdarzyć w zborze, że jest kilka osób, które mają takie same dary. Sobie jeszcze o tym wspomnimy. Ale nie jest tak, że wszyscy będą mieć zawsze ten sam dar. A są znowu dzisiaj takie denominacje, które chcą, żeby wszyscy mieli ten sam dar, tak? Ten najważniejszy. Wiemy, o co chodzi. Żeby się nie umieli porozumieć. Wiecie, co się stało, jak ludzie zaczęli w różnych językach rozmawiać? Musieli się rozejść po świecie, bo nie potrafili się dogadać, tak? I w dzisiejszych czasach ci ludzie próbują zrobić to samo, tak? Ale to nie jest dobrze, bo oni się nie dogadają w końcu. Więc nie każda osoba ma ten sam dar. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar prorokowania, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Więc każdy tutaj jest opisany jako posiadacz innego daru. Duch udziela tych darów według swojej woli. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu jak chce. Duch potrzebuje, Kościół potrzebuje różnych darów Ducha. I teraz jest cytat z 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, od 19 wiersza. Kościół potrzebuje tych różnych darów. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tutaj jest mowa o członkach ciała. A tak członków jest wiele, ale ciało jest jedne. Nie może więc oko powiedzieć, że ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze.
a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie starania. Wiecie, ten fragment właściwie streszcza nam wszystko to, cośmy do tej pory powiedzieli, że to wszystko służy, mogą być różne rzeczy, ale to wszystko służy jednemu. Członki mają o siebie staranie. Różnorodność darów ducha ma służyć jedności ciała, a nie podziałom w jego obrębie. 12 rozdział, 21 wiersz mówi, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Szczególnie uwidocznione to jest właśnie w liście do Koryntian, gdzie apostoł Paweł na początku tego listu już pokazuje, jaka sytuacja panuje w zborze. A mianowicie jeden mówi, ja jestem Pawłowy, drugi mówi, ja jestem Apollosowy, trzeci mówi, ja jestem Kefasowy, a czwarty mówi, a ja jestem Chrystusowy. I wiecie, o czym to świadczy? To świadczy, że ja mam tego lepszego nauczyciela. I moja grupa jest najlepsza. Bo to jest znowu pycha pewna, pewnego rodzaju. My jesteśmy tutaj ważni, a wy to już nie tak bardzo. Nie. Ciało musi mieć o siebie jednakie staranie. Wszyscy są ważni, wszyscy są potrzebni. Nie ma takich, którzy są niepotrzebni. I te fakty, o których powiedzieliśmy sobie przed chwilą, te 7-8 faktów z listu do Koryntian, one pozwalają nam wyciągnąć bardzo praktyczne wnioski. A więc nie trzeba się starać o uzyskanie daru, ponieważ Duch Święty każdemu dar daje. Taki, jaki chce, tak? Przynajmniej jeden. I jest napisane w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, w 10 wierszu, usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A więc każdy otrzymuje jakiś dar i tym służy zborze, tak? Prawda o tym, że wierzący człowiek ma przynajmniej jeden dar, który otrzymuje od Ducha Świętego, zapewnia go o jego ważnej roli w życiu Kościoła. I o tym, że nie musi czasu tracić i marnować na szukanie tego daru. Bo ten dar zostaje mu już dany. Po drugie, Duch Święty rozdziela swoje dary tak, jak chce. To mówiliśmy już o tym. Po trzecie, Duch Święty udziela swoich darów dla zbudowania ciała Chrystusowego. O tym też mówiliśmy. Po czwarte, każdy dar jest cenny i potrzebny w Kościele. Wkład każdej osoby w dzieło Boże jest potrzebny i ważny. To, co żeśmy sobie już powiedzieli, nie ma mniej ważnych. I każda osoba odpowiedzialna jest za używanie swojego daru i za to, aby on nie był bezużyteczny. Aby on nie leżał gdzieś odłogiem i nie marnował się, bo już mówiliśmy sobie o tym, że to nie jest dobra sytuacja. Bóg powierzył każdemu z nas szczególną zdolność i dzięki niej możemy przyczyniać się do rozwoju Jego Królestwa. Ale na każdym spoczywa odpowiedzialność za szafowanie tymi darami. No i teraz przechodzimy do opisu darów. Oczywiście ja będę szybciutko w skrócie tylko mówił, ponieważ nie mamy tyle czasu. Nie jesteśmy, gdzie to? W Bielicach, tak? Żebyśmy mogli sobie poświęcić parę godzin na to, żeby opowiedzieć sobie o tym wszystkim. Ale tak, dary fundamentalne, to jest taki podział szybki. Dary fundamentalne to są dary apostolstwa i prorokowania. I niektórzy uważają, ja się do tego skłaniam, że to są dary, które występowały we wczesnym Kościele i praktycznie wraz z odejściem apostołów, tych, których wybrał Pan Jezus, i one po prostu ustały. W tej chwili nie potrzeba nam proroków. Dlaczego? W sensie proroków, którzy będą nam, że tak powiem, opowiadali o jakichś sprawach przyszłych, tak? Ponieważ wszystko, co musimy wiedzieć, Pan Bóg nam pokazał w Słowie Bożym. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, 1 wiersz mówi o tym, że dawnymi czasy Pan Bóg przemawiał do ojców przez proroków, ale ostatnio przemówił do nas przez
Syna swojego, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. To kiedyś było, ale teraz już ustało. I teraz oczywiście dar proroctwa, o którym dzisiaj możemy mówić, to jest według mojego zdania dar, który pozwala objaśniać Słowo Boże. To jest to, co robili prorocy, kiedy mówili w imieniu Pana. Nie było zapisanego Bożego Słowa i oni mówili, oto Słowo Pana, albo tak mówi Pan. I mówili to, co Pan Bóg im kazał mówić. Dzisiaj mamy to wszystko zapisane i ci, którzy dostają taki dar, oni potrafią nam to przekazać, co Pan nam chce powiedzieć. Bo wiecie, my czasami czytamy, a nie widzimy tego, bo Słowo Boże jest tak skonstruowane, że nawet gdybyśmy je 100 razy czytali pod rząd, to zawsze znajdziemy tam coś nowego. Coś, czego jeszcze do tej pory żeśmy nie spotkali. I nagle mówimy, a to tu jest. I to jest niesamowite właśnie w Słowie Bożym. I to pokazuje, że Słowo Boże to nie jest książka napisana przez ludzi. Oczywiście ludzie ją napisali fizycznie, ale podyktował im to Duch Święty. I o tym zresztą mówi nam Słowo Boże, że to Pismo jest natchnione przez Ducha. I to jest ten Duch, który właśnie w taki sposób działa. Są dary służebne, ewangelista, pasterz, nauczyciel, usługiwanie, nauczanie. Są dary zachęty, wzywanie, napominanie, pocieszanie. Są dary obdarowywania, kierowania, miłosierdzia, mądrości, wiedzy. Są też dary cudowne. To jest trzecia kategoria. I to jest między innymi mówienie językami, uzdrawianie, znaki i cuda. I uważam, że te dary, tak samo jak te pierwsze, w tej chwili nie są nam do niczego już potrzebne. Ponieważ, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, pierwszy zbór, Kościół, który powstał w Jerozolimie, posługiwał się tymi cudownymi darami, a mianowicie mówili językami, uzdrawiali i czynili znaki i cuda. Po to, żeby ludzie uwierzyli, że oni są spadkobiercami Jezusa Chrystusa, który odszedł do nieba. Ale to ustało w pewnym momencie, co nie znaczy, że Pan Bóg nie może tego zrobić. Nie, to żebyście mnie źle nie zrozumieli. Uważam, że Pan Bóg może wszystko i że Pan Bóg może i dzisiaj tymi darami się posłużyć. Natomiast nie są to dary, które występują powszechnie, tak jak chcieliby niektórzy ludzie. Tak nie jest. Niektórzy uważają, że listy darów duchowych w Piśmie Świętym są niekompletne, że nie są tam wszystkie dary wymienione. No wiecie, są tacy ludzie, którzy piszą dalej Biblię, tak? Oni tam piszą te różne rzeczy dziwne, ale wiemy, że to nie są natchnione rzeczy, ponieważ my mamy Biblię natchnioną tutaj. I to jest bardzo ważne. Oznaczałoby to, że istnieją jeszcze inne dary, które tam nie są wspomniane, a które Bóg dzisiaj daje Kościołowi, a o których nie ma właśnie mowy w Biblii. I na poparcie takiego stanowiska przytacza się zwykle argument, że te dary, te listy darów, które są zapisane w tych trzech miejscach, a mianowicie w liście do Efezjan w 4 rozdziale, w liście do Rzymian w 12 rozdziale i w liście do Koryntian w 1 i 12 rozdziale, one się różnią między sobą. I to mówią, że to znaczy, że to wszystko nie jest tak zaklepane, jak mogłoby być. I jest to pewna prawda, że dogmatycznie nie możemy stwierdzić, że to są jedyne dary, które Pan Bóg daje. Ale z drugiej strony są to jedyne pewne dary, które wiemy, bo są zapisane w Biblii. Tak? I tu mamy pewnik. Nie musimy się zastanawiać, a może tak, a może nie. Nie. To jest napisane i w to wierzymy. I to przyjmujemy. Być może są inne, ale nie jest to aż takie ważne widocznie. Musimy zauważyć to, że w tych wszystkich trzech miejscach, gdzie Paweł pisze o tych darach, to nie jest jego celem podawanie pełnej listy tych darów, ani jakieś teologiczne usystematyzowanie tych darów, ale wskazanie, że Duch Święty objawia się w wierzących w różny sposób dla budowania Kościoła. I chciałbym, żebyśmy w tej chwili przyjrzeli się czterem takim darom,
które wymienione są na tych listach i żebyśmy sobie parę słów jeszcze na ten temat powiedzieli. Mam nadzieję, że jeszcze mamy chwilę czasu, tak? Nieograniczony. To znaczy czas jest nieograniczony, ale my jesteśmy ograniczeni czasem. To jest jedna z rzeczy, która nas ogranicza, tak jak przestrzeń na przykład. Więc tak, cztery dary, o których chciałbym dzisiaj wspomnieć, to jest duszpasterstwo. Duszpasterstwo łączy się bezpośrednio z nauczaniem. O tym sobie za chwilę powiemy. Nauczanie bez duszpasterstwa, czyli zarządzanie i kierowanie i napominanie albo upominanie. Pierwsze to jest pasterz, nauczyciel. Duszpasterstwo. Ten wyraz składa się w języku polskim z dwóch wyrazów, czyli duszy i pasterza. Co to oznacza? Oznacza to, że jest to ktoś, kto zajmuje się pasieniem dusz. Tak? W bezpośredni sposób mówiąc, tak? Pasterz to jest Boży ideał przywódcy. Nie wiem, czy zauważyliście to. Boży ideał przywódcy to jest pasterz. Najlepszym przykładem tego jest Dawid i nawet Pan Bóg wielokrotnie powołuje się na niego, że on był tym, który we właściwy sposób pasł jego naród. Ale o królach również mówiono, że oni, Pan Bóg mówił, że oni pasą jego lud. Co to znaczy? To znaczy, że oni byli pasterzami, czyli wyznaczonymi do tego, aby sprawować taką funkcję. Funkcję pasterza. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, 11 wierszu czytamy dosłownie o pasterzach i nauczycielach i to jest razem jakby połączone. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I grecka konstrukcja tego wskazuje, że chodzi tutaj o dwie strony tego samego daru. Pasterz i nauczyciel. Jako pasterz człowiek musi posiadać zdolność troszczenia się o stado, o owce. Bo pasterz do tego jest powołany. I o tym mówi nam Psalm 23, a potem tę prawdę przekazuje nam Pan Jezus Chrystus. Mówiąc o sobie, że On jest tym dobrym pasterzem. I to jest bardzo ważne, abyśmy w taki sposób popatrzyli się na takiego duszpasterza. Jest on wyposażony przez Boga do tego, aby karmił trzody zdrowym, duchowym pokarmem, zapewniającym dojrzewanie ludu Bożego. Można być nauczycielem, nie będąc pasterzem. Ale nie można być pasterzem, nie będąc nauczycielem. I dlatego to tam jest wymienione razem, w jednym miejscu. I to jest bardzo ważna funkcja właśnie, to co tutaj brat teraz pokazał, że pasterz ma kij i laskę. I kij i laska to są dwa narzędzia, którymi pasterz się posługuje według Psalmu 23. Kij służył do obrony stada przed dzikimi zwierzętami. To był przeważnie jakiś kostur taki sękaty, który mógłby odstraszyć dzikie zwierzęta. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Dawid opowiadał królowi Saulowi, jak to on strzegł stada swojego ojca. To było wtedy, kiedy szedł na Goliata. I on mówi, a ty taki mały, marny jesteś, jak ty pójdziesz na Goliata? On mówi, a jak ja pasałem stado mojego ojca, a przychodził niedźwiedź albo lew, to ja brałem kija, jak on mi porwał owcę, to ja go goniłem, tłukłem go tak długo, aż on mi oddał tą owcę. Kto z nas by poszedł z kijem na lwa albo na niedźwiedzia, tak? Jemu zależało na owcy. To jest właśnie ten obraz dobrego pasterza, który nie mówi, a jedna mniej, nie, nic mi się nie stanie, jeszcze mam 99, tak? Czy tam jeszcze mam 1528, no obojętnie ile. Bo wiecie, jakbym miał tylko jedną, to już by była różnica, tak? Ale jak ma dużo, to tam mniejsza z tym. Nie. Dobry pasterz troszczy się o wszystkie owce. I dobry pasterz pasie owce, czyli dostarcza im jedzenia. Dostarcza im bezpieczeństwa.
i dostarcza im właściwego miejsca, gdzie mogą się napić. Dlatego w psalmie jest napisane: nad wody spokojne prowadzi mnie, bo nie wiem, czy wiecie, jak owce piją. Owce piją podobnie jak konie i mają trudność się napić w płynącej wody, ponieważ one piją tak wciągają wodę, robią taki dzióbek, jak to niektórzy sobie dzisiaj robią takie specjalne glonojady i sobie wciągają tą wodę. Tak. I ta woda musi być spokojna, bo jak ona płynie i się rusza, to one się nie potrafią napić. Dlatego jest napisane, że pasterz prowadzi owce nad wody spokojne, żeby się napiły. A potem one leżą. Kiedy owca leży? Jak się naje, to wiecie, ona sobie potem się wyłoży i ona sobie trawi pomału. Bo owca ma taki system trawienny, że ona najpierw się naje, a potem to przeżuwa dopiero. Także w taki sposób to działa. I dobry pasterz właśnie wszystko to zapewnia owcy. Pasterz właśnie jest takim człowiekiem, który dba o to całe stado. O wszystkie. Nie tylko o te najważniejsze, ale o wszystkie. Pasterze i nauczyciele spotykani są w Kościele bardzo, że tak powiem, często i powszechnie, ponieważ jest to bardzo pożądany dar. I nie jest to tylko domena osób piastujących urząd pastora w zborze, ponieważ wiemy, że ludzie zrobili sobie teraz takie różne dziwne urzędy i są pastorowie, oni mają te, tu się nazywa, koloratki właśnie i jeszcze w togach najlepiej by wystąpili, już by niczym się nie różnili od tych pastorów, którzy byli w starożytnym Babilonie, tak? I potem przechodzili przez Persję, Medopersję, Grecję, Rzym do naszych współczesnych czasów, bo tak to mniej więcej ta historia idzie. Ale nie, pasterz to właśnie nie jest taki człowiek. Dar ten to nie jest właśnie taka domena ludzi piastujących jakieś stanowisko pastora w zborze. Słowo pastor pochodzi od greckiego słowa paść. I to jest dokładnie to samo, tak? Trzeba się troszczyć, trzeba dbać, trzeba się starać. I dlatego jeżeli ktoś kogoś przedstawia jako pastor, to taki, to to jest funkcja. To jest funkcja, którą on sprawuje. I którą się chwali. To jest taka trochę megalomania, tak? Że o, ja to jestem pastor, a wy to takie zwykłe, te, jak to się mówi? Parafianie. Parafianie. Wiecie, co znaczy słowo parafianin, tak? No, lepiej nie tłumaczyć. W każdym razie to są tacy ludzie pomniejsi, którzy nie bardzo rozumieją, nie bardzo wiedzą, o co chodzi i muszą tego pastora, wiecie, słuchać. Nie, to tak nie jest. Tak w zborze to tak nie działa. To słowo pochodzi od słowa greckiego paść i fragmenty, które mówią w Słowie Bożym o pastorach, właśnie mówią o tym, że oni tą funkcję powinni sprawować. Dzieje apostolskie 20:28 mówi tak: miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Abyście paśli. I tu biskupami teraz jest, tak? A, to pastor to jeszcze jest, że tak powiem, nic w porównaniu z tym, co to jest biskup, tak? Bo biskup to jest dopiero ważna persona. Wiecie, co znaczy biskup z greckiego? To jest taki cieć, można powiedzieć w skrócie. To jest taki stróż. Dlatego apostoł Piotr, kiedy pisze list, nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych, to on tam pisze, nawróciliście się do pasterza i biskupa dusz waszych. To jest stróż, to jest ktoś, kto pilnuje czegoś. I nie wiem, czy fucha stróża to jest jakaś zaszczytna fucha. No to jest dobry zawód, bo on pilnuje, tak, żeby się nie rozkradło, żeby się nie zginęło, ale... A niektórzy tak właśnie sobie o sobie myślą. Ja to jestem biskup tutaj, taki cieć, taki lepszy cieć. Paście trzodę Bożą, pisze pierwszy Piotr w pierwszym liście, 5:2-3, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Moglibyśmy rozwijać ten temat, ale o to tutaj chodzi. Troszcie się o to. Nie, to wy tam nie jesteście postawieni, wy nie jesteście postrzygaczami. Wiecie, bo niektórzy pastorowie, czyli ci pasterze, uważają się za postrzygaczy.
To nie, to postrzegacz jest ważna funkcja. Wiecie, bo jak owca za długo jest niestrzyżona, to ona ma w końcu tyle tej wełny, że jej się źle żyje z tym. Ona oczy jej wchodzi i w ogóle jest ciężka i taka niezgrabna i wtedy przychodzi postrzegacz i to obcina. A niektórzy mówią, że funkcja pastora w zborze to jest po to, żeby właśnie ta wełna mu nie zarosła i trzeba tej wełny trochę od niego odebrać, tak? W sensie otwórz portfel i daj nam troszkę kasy, bo Panu Bogu jest potrzebna twoja kasa. Tak to wygląda w dzisiejszych religiach niektórych. Ale Piotr pisze, nie, paście bez przymusu i paście ochotnie, nie dla zysku, ale z oddaniem. Pasterz to jest ktoś, kto kładzie swoje życie za owce. Tak mówi Pan Jezus, dobry pasterz. Wiecie, jest dwóch pasterzy w psalmach opisanych. Ja to już wam kiedyś mówiłem. Jeden jest psalm 23, tam jest mowa o pasterzu, którym jest Pan, a drugi jest 52 chyba, nie pamiętam, teraz możemy do tego zajrzeć, gdzie jest powiedziane, że śmierć jest ich pasterzem. Jest dwóch pasterzy, ale oni mają całkiem różne funkcje. Oni mają funkcje takie, że jeden dba o to, żeby owce żyły, a drugi dba o to, żeby owce zginęły. I taka jest różnica. Pasterz pomaga trzodzie w trojaki sposób. Karmi ją, przewodzi jej i strzeże od niebezpieczeństw. I osoba obdarzona do bycia pasterzem i nauczycielem to osoba zdolna służyć wspólnocie wiernych w taki właśnie sposób. I z drugiej strony przekonanie, że to jest rola tylko jednej osoby w zborze, nie jest do końca prawdziwa, ponieważ ten dar może posiadać więcej osób. I teraz powiem rzecz, która może się niektórym nie podobać, ale zaraz to wyjaśnię. Również i kobietom może być udzielony ten dar. Tak, tak, kobietom też. Oczywiście apostoł Paweł napisał wyraźnie, w jakich okolicznościach kobieta w zborze powinna nie zabierać głosu. I my to wiemy, tak? Kobieta w zborze nie naucza. Kobieta w zborze nie powinna się odzywać. Nie mamy za dużo czasu, ja bym wam wyjaśnił, o co chodzi. Chodzi o to, że teraz ja mówię coś, a to nagle jakaś pani wstaje i mówi, a bo ja bym myślała, że to może jest tak inaczej. A druga mówi, nie, nie, bo to ja myślę, że to jest jeszcze inaczej. A trzecia mówi, jeszcze inaczej. Oczywiście faceci też tak robią, ale apostoł Paweł pisząc ten fragment napisał właśnie, żeby jeżeli chce się czegoś dowiedzieć, to niech się dowiaduje w domu, tak? Z drugiej jednakowoż strony kobieta może być, że tak powiem, pastorem dla innych kobiet. Ponieważ są takie zgromadzenia, gdzie kobiety się nauczają nawzajem. Jedna drugą, tak? Nawet jest o tym powiedziane, że starsze mają nauczać młodsze i tak dalej. Różnych rzeczy, nie tylko biblijnych, ale również życia rodzinnego, życia domowego i takich spraw. Kobiety mogą nauczać dzieci. Jeżeli nie mają daru do bycia takim pasterzem, nauczycielem, no to jak mogą nauczać? Do czego one te nasze dzieci nauczą? Rysować kreskówki? Albo robić sałatki warzywne czy jakieś tam? Bo już spotkałem się z takimi szkółkami właśnie. Szkółkami. Nie. One mogą przekazywać Boże Słowo dzieciom na ich poziomie, tak? Na ich poziomie zrozumienia tego Bożego Słowa. I to jest bardzo ważne, że one również mają takie dary. Oczywiście starszy zboru może również mieć taki dar i właściwie nawet powinien mieć, jeżeli chce być takim człowiekiem, który stoi na czele zboru, tak? Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, w której was Duch Święty postawił. I apostoł Piotr pisze znowu w swoim liście starszych, więc wśród was napominam jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych, współczesnik chwały, która ma się objawić, paście trzodę Bożą. I po tym jest ten fragment, który już przeczytaliśmy. I w liście do Tymoteusza apostoł Paweł pisze, biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. To jest jedna z cech, którą powinien się charakteryzować. Dobry nauczyciel. Żeby mógł przekazywać tą biblijną wiedzę innym ludziom. Bo to jest bardzo ważne. Wiecie, są takie społeczności, gdzie nie przekazuje się biblijnej wiedzy ludziom. I ludzie chodzą głodni tam po prostu. Tam się opowiada różne rzeczy, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, kto z kim, gdzie i kiedy. Kiedyś poszedłem na takie zgromadzenie i przez pierwsze 15 minut dowiedziałem się, o czym mówią kolorowe tygodniki. Jak będę chciał kolorowy tygodnik, to sobie kupię i przeczytam. Ale nie czytam, bo mnie to nie interesuje, tak? I takie sprawy.
Więc taki człowiek, który chce odgrywać rolę wiodącą w zborze, no, powinien ten zbór nauczać, być dobrym nauczycielem, ale nauczać Słowa Bożego. Tego, co jest w Biblii napisane i co Biblia mówi na dany temat. Cechy dusz pasterza: wyrozumiałość, tolerancja i wsparcie. Przy czym nie mam tu na myśli tolerancji, o której mówi nam ten świat dzisiejszy, że musimy wszystko tolerować, tak? Bo ten świat myli tolerancję z akceptacją i każąc nam tolerować, każe nam akceptować. A to nie jest to samo. Tolerancja i akceptacja to są dwie różne rzeczy. I apostoł Paweł, kiedy pisał list do Rzymian, w 14 rozdziale, w 1 wierszu napisał tak: a słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Czyli to nie jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi i coś jest nie tak z nim, to my od razu mu wygarniamy z grubej rury, bo albo tyś jest taki, albo ty to, albo ty tamto. To nie na tym polega. Przyjmujemy takiego człowieka, staramy mu się to wytłumaczyć, przekazać to, co mówi Słowo Boże na ten temat. Job napisał bardzo ciekawy wiersz na ten temat. To jest Księga Joba, 6 rozdział, 14 wiersz. I tam jest powiedziane tak: strapionemu należy się życzliwość od przyjaciela, choćby nawet zaniechał bojaźni Bożej. Zobaczcie. Choćby nawet szedł na niewłaściwą drogę, to i tak mu się należy życzliwość od przyjaciela, żeby on na tę drogę wrócił. Bo wiecie, jak my go potraktujemy jako wroga, no to już mamy wroga, tak? To on już nie będzie chciał na tą drogę wrócić. On już nie będzie nigdy chciał być tak jak kiedyś. I dlatego jest bardzo ważną rzeczą, abyśmy przyjmowali właśnie również ludzi nieugruntowanych albo mających inne poglądy. Nie zgadzamy się z tymi poglądami, wyjaśniamy im sprawę, pokazujemy, co mówi na ten temat Słowo Boże, ale nie możemy ich odrzucić. Ponieważ Słowo Boże do tego właśnie nas zachęca, abyśmy ich przyjmowali. Tolerancja to nie jest akceptacja. Szczególnie akceptacja zła. Bo wiecie, w dzisiejszym świecie zło już zajęło miejsce dobra i no właściwie już się panoszy wszędzie. Już nawet słyszałem, że gdzieś tam za głoszenie wiary w Jezusa można będzie pójść do więzienia, bo już gdzieś tam się szykują takie ustawy. Więc jesteśmy na najlepszej drodze właśnie do tego, że to zło się całkowicie rozpanoszy, co oczywiście wcale nas nie cieszy, ale niestety ten świat taki jest. I kiedy czytamy Słowo Boże od samego początku, to dowiadujemy się, że zawsze zło atakuje dobro. Nigdy nie dzieje się na odwrót. To nie Abel zaatakował Kaina, albo tyś jest taki, albo siaki. Nie. To Kain zaatakował Abla, ponieważ Abel złożył właściwą ofiarę. A Kain trwał w uporze, ponieważ dostał instrukcję odnośnie złożenia właściwej ofiary, ale powiedział: nie, nie, ja złożyłem moją ofiarę i ta ofiara jest ważna. I on postępował według własnej drogi, o której to drodze Kaina jest napisane w Nowym Testamencie. Czyli jest to droga odstępstwa i buntu przeciw temu, co mówi Pan Bóg. Nauczanie. Osobę, która posiada dar nauczania, będą charakteryzowały dwie główne i ważne cechy. Po pierwsze, będzie żywo zainteresowana poznawaniem i studiowaniem Słowa Bożego. Ponieważ jeżeli chce nauczać, to musi wiedzieć, czego ma nauczać, tak? Co w tym Słowie jest takiego, co można przekazać? I w jaki sposób to Słowo przekazać? I to jest bardzo ważna cecha. A po drugie, jest to człowiek, który w sposób jasny i komunikatywny przekazuje to, co wie. Wiecie, są tacy ludzie, którzy przekazują swoją wiedzę, ale ten, co słucha, dalej nic z tego nie wie. Myśmy mieli takiego nauczyciela z matematyki, kiedy nasza nauczycielka poszła na chorobowe, no to przyszedł pan, który na uczelni gdzieś tam wyższej wykłada matematykę jakąś tam, taką bardzo
że tak powiem, zaawansowaną. I wiecie, on nas traktował tak, jakbyśmy wiedzieli to, co on. No, a myśmy tego nie wiedzieli. I on myślał, że my już wiemy, a myśmy nie wiedzieli. Więc on nie był dobrym nauczycielem, on nie potrafił nam przekazać tego. Więc doszło w końcu do tego, że jak wzywał do tablicy, to pytał się, a co pan wie? Co pan wie? Co pan może mi powiedzieć? No i to było wtedy dość proste, bo kto co wiedział, to tam gadał. Ale byli tacy, co nie wiedzieli nic, więc też dostali trójkę. Ponieważ on nie chciał się wychylać. Trójka to jest najgorsza ocena, jaką można dostać w szkole, tak? A więc ta osoba po pierwsze musi być, że tak powiem, zgłębiać Boże Słowo, studiować je, a po drugie te prawdy biblijne musi przekazywać w sposób komunikatywny. I to jest właśnie ten dar, że człowiek otrzymuje taki dar, że może w jasny sposób powiedzieć trudne rzeczy. Rzeczy, o których, które mogłyby się na pierwszy rzut oka wydawać, że są po prostu nie do zrozumienia. Ale właśnie ten dar powoduje to, że człowiek, który wysłucha takiego dobrego nauczyciela, powie, wiem o co chodzi i wiem jak to zrobić. Nie tylko wiem o co chodzi, ale również wiem jak to zastosować. Co z tym zrobić? W jaki sposób wykorzystać to w moim życiu? I to jest dar bardzo ważny w dzisiejszych czasach, gdzie uczy się wszystkiego, tylko nie Biblii. Wiecie, różne książki się studiuje, różne tam, niektórzy encykliki jakieś czytają, inni jeszcze jakieś tam objawienia jakichś kobiet albo innych ludzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wierzący ludzie poznawali Słowo Boże, uczyli się Biblii, bo to dla nas jest najlepszym pokarmem. Każde słowo, które pochodzi z ust Boga. Tak powiedział Pan Jezus. Pan Jezus zacytował fragment ze Starego Testamentu. Więc jest to bardzo ważny dar i on znajduje się w zestawieniach wszystkich tych trzech list. Zarówno w liście do Rzymian, jak i do Koryntian, jak i do Efezjan. I on powoduje i wspiera i przynosi duchowy rozwój i duchowe błogosławieństwo zboru. Naturalny talent w dziedzinie nauczania umożliwia jedynie komunikowanie faktów, czyli przekazywanie jakiejś wiedzy, którą my też gdzieś tam zdobyliśmy. Natomiast dar nauczania to jest coś więcej. Nauczyciel, który wyjaśnia prawdy, w których oświecił go Duch Święty wcześniej, kiedy badał Słowo Boże, właśnie te prawdy przekazuje. I przykładem takiego dobrego nauczyciela, oczywiście nie można nauczać prawd Bożych, nie polegając na Duchu Świętym. Dlaczego? Pan Jezus w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, w 13 wierszu to wyjaśnił. To Duch Święty was wprowadzi we wszystkie te sprawy. On wam to objaśni. On was nauczy. Dlatego jedna z jego nazw to jest nauczyciel. I to jest bardzo ważne. Duch Święty musi być tym, który nas objaśnia. I przykładem takiego nauczyciela, to jest super nauczyciel, był Pan Jezus. Pamiętacie, kiedy poszli go zatrzymać ludzie wysłani przez starszych i faryzeuszów i przyszli i z powrotem, a on mówi, gdzie go macie? A on mówi, ale to jest coś niesamowitego. On naucza jako moc mający, a nie jak zwykli nauczyciele nasi. I to była ta różnica. Wiecie, nauczyciele też im przekazywali jakieś tam prawdy, tak? Ale kiedy Pan Jezus mówił, to ludzie po prostu widzieli, że to nie jest tylko gadanie, że to jest coś więcej, że to jest coś głębiej, że On potrafi przekazać im to Boże Słowo właśnie w taki sposób, że ono ich porusza. Bo to jest ważne. I kiedy Piotr potem wystąpił, to co przypominaliśmy sobie w dniu Pięćdziesiątnicy, to on również w taki sposób nauczał. On tak nauczał, że to poruszyło ludzi. Że oni zostali poruszeni tym słowem. I jest napisane, że uwierzyli. Że najpierw przyjęli to słowo, potem uwierzyli. A potem dali się ochrzcić, tak? A potem trwali we wspólnocie i tak dalej, i tak dalej. To jest taka kolejność. Najpierw musi być to poruszenie ducha. Myśmy sobie już kiedyś powiedzieli, ja zaraz skończę, przepraszam bardzo, ale chciałbym skończyć i no, nie chcę przerywać, bo
potem już nie dojdziemy do tego samego. Więc jedziemy dalej, może już nie będę dywagował na inne tematy. Tak? Takim przykładem jest Pan Jezus. Dar ten widzimy u Pawła oczywiście, który naucza w Koryncie. Widzimy u Pryscyli i Akwili, którzy Apollosa przyjęli. Wiemy, że Apollos był zakonoznawcą. To nie był jakiś tam pierwszy, lepszy człowiek z ulicy. On po prostu był nauczycielem zakonu. Ale jak się spotkał z Pryscylą i Akwilą, to oni dokładnie mu wyłożyli drogę pańską. I on po tym zobaczył, że to rzeczywiście tak jest. O tym mowa jest w Dziejach Apostolskich 18:26. Nauczyciel to jest człowiek, który swoim życiem potwierdza głoszoną naukę. Bo wiecie, można uczyć jednego, a robić drugie. I o tym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale, w 21 wierszu, gdzie jest mowa o tym: ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz, który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz. Tam jest dłuższy ten fragment. Który mówi, żeby nie cudzołożyć, cudzołożysz. Który mówi, żeby bałwochwalstwa nie uprawiać, bezcześcisz Boga. Więc nauczyciel to jest ten, od którego się wymaga, żeby prawdy, które on przekazuje, były prawdami jego życia. Żeby on... I wtedy to jest ta nauka, o której mówili... To jest z mocą nauka. To jest nauka, która powoduje, że ludzie przyjmują to słowo i są tym słowem poruszeni. I zaczynają zgłębiać to słowo. Kierowanie, dar kierowania. Osoba obdarzona przez Boga tym darem posiada zdolność takiego organizowania pracy w zborze i w kościele i takiego kierowania, że przynosi to dobre skutki i rozwój. I ten przebieg pracy jest harmonijny i dający udział w Bożym błogosławieństwie. To jest człowiek, który otrzymuje dar przywództwa albo dar kierowania. Przy czym musimy sobie powiedzieć o tym, że dar kierowania to nie jest dar rządzenia. To są całkiem dwie różne sprawy. Kto rządzi w kościele? Pan Jezus Chrystus, który jest głową, poprzez swojego ducha, tak? Którego przysłał na ziemię. On rządzi to i tu można powiedzieć, że on rządzi. Bo jest powiedziane, że duch robi jak chce. Tak? Temu daje, tak robi, tak robi. I to jest bardzo ważne. Natomiast dar kierowania to jest dar człowiekowi, aby zbór pracował harmonijnie. Ponieważ Pan Bóg jest Bogiem porządku, a nie jakiegoś bałaganu. Wiecie, i to, tak jak powiedziałem, to nie jest zbór rządzenia w zborze, ale zbór takiego prowadzenia pracy zborowej i pracy misyjnej również zboru, żeby ten zbór się rozwijał. I oczywiście w dzisiejszych czasach istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na ludzi posiadających dar kierowania albo dar zarządzania. I to jest bardzo ważne, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, to jest zapisane w 20 rozdziale, 27-28 wiersz. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym, podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Duchowy przywódca to nie jest ten, który wymusza na ludziach swoją wolę. Żeby postępowali według tego, jak on to widzi. Nie. To jest człowiek, który ich wspiera i ukierunkowuje na drogach duchowego wzrostu. To jest duchowy przywódca. To nie jest tak zwany przełożony zboru. U nas jest oczywiście taka funkcja, ja nie mam nic przeciwko temu, ale jest to funkcja administracyjna. Czyli to jest człowiek, który reprezentuje zbór przed na przykład władzami świeckimi, czy przed jakimiś innymi ludźmi. I to ja nie mam nic przeciwko temu przełożonemu zboru, ale znowu nie jest to funkcja właśnie takiego rządzenia zborem. Według tego, jak on sobie to wymyślił. On został wybrany przez zbór, reprezentuje ten zbór i dobrze. Ale to Pan Jezus i Duch Święty w zborze zarządzają i zarządzają właśnie przez ludzi, którzy zostają obdarowani różnymi darami ducha. I taka jest biblijna, według mnie, prawda tego zagadnienia. Na przykład apostoł Paweł, pisząc do Tytusa, pisze do niego tak: pozostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, i tam
Po prostu. Czyli zaprowadzić porządek w zborach, tak? Żeby zbory działały według Bożego, według Bożego planu, według Bożej woli. Żeby to się nie działo jakaś samowolka w tym wszystkim. Tytus to był taki człowiek, że tak powiem, bezkompromisowy z tego wynika ze Słowa Bożego. I on był dobry właśnie do takich spraw porządkowania. Tym bardziej, że Kreteńczycy to byli trudni ludzie. Nawet ich własny wieszcz powiedział, Kreteńczycy zawsze ugarze wstrętne bydlęta brzuchy leniwe. Tak? Pamiętamy ten fragment, bo takie fragmenty się pamięta i to się cytuje po tym, o to są Kreteńczycy. Tak? Tam taka sytuacja była po prostu i Paweł mówi, to ja poślę tam Tytusa i on tam zrobi porządek. Tak? I to jest człowiek, który tak w ten sposób się zachowuje, który zarządzał w ten sposób. I to, ale to polecenie apostoła Pawła znowu wskazuje wyraźnie, w których dziedzinach dotyczy ten dar kierowania i pokazuje, w jaki sposób on służy dobremu, dobru ludzi w zborze. Człowiek, który posiada ten dar kierowania, potrafi w taki sposób wprowadzić Słowo Boże, że zapewnia to Kościołowi porządek i harmonię. Bo to Słowo Boże jest tym, co kieruje w zborze, co powoduje, że ludzie w zborze wzrastają. I to, jeżeli nie opiera się to na Bożym Słowie, to niewiele z tego będzie. To będzie organizacja, albo jakiś tam klub, albo coś takiego. Natomiast jeżeli ma to być Kościół, musi to być oparte na Bożym Słowie. Taki człowiek oczywiście jest często przywódcą dla wielu wiernych. I to jest całkowicie naturalne, ponieważ człowiek chce mieć kogoś właśnie takiego, za kim by mógł iść, kogo by mógł naśladować. Oczywiście, kiedy czytamy Słowo Boże, to jest tam mowa o naśladowaniu Pana Jezusa, o naśladowaniu Pawła, ale wiecie, my jako ludzie chcemy widzieć tego człowieka wśród nas, tak? I to jest bardzo ważne, że taki człowiek jest właśnie takim przywódcą dla tych, którzy za nim idą. I we wojsku dobry przywódca to nie jest ten, który woła naprzód, tylko to jest ten, który woła za mną. I to jest dobry przywódca. To jest tak jak dobry pasterz. I moje owce znają mój głos i idą za mną. I nie pójdą za obcym. Nie ma już czasu, ale powiedziałbym historię o owcach. Ale może kiedyś Pan Bóg może zdarzy i sobie o tym powiemy. Zły przywódca nie dba o lojalność względem Pana Jezusa Chrystusa, ale o lojalność względem mnie, tak? Ja, czyli względem siebie. Jak mnie będziesz słuchał, to zobaczysz. To ja cię tutaj zaraz ukażę. Ja cię wykluczę, ja cię zawieszę, ja zrobię to, tamto i jeszcze nie wiadomo co innego, tak? I będzie porządek, bo będzie tak, jak ja chcę. Nie, to wcale nie jest dobry przywódca. Człowiek zarządzający w zborze to nie jest taki mały despota, który dąży do tego, aby wszystko było według jego woli. To nie jest taki dyktator, który dyktuje w zborze, co ma być, a czego ma nie być. Oczywiście on jest od tego, żeby pilnować, tak? I jeżeli wkrada się coś niewłaściwego, to on powie, o nie, nie, tego tu nie będzie. Ale nie jest od tego, żeby dyktować zborownikom, wiecie, jak oni mają i co oni mają i gdzie oni mają, tak? Bo on nie jest od tego. On jest od tego, aby prowadzić, aby paść ten zbór, aby prowadzić, aby zarządzać tak, aby ten zbór się rozwijał. To, co Piotr napisał właśnie, to odnosi się również do tych przywódców. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu. 1 Piotra 5, 2, 3. Jest taki występek przeciwko Duchowi Świętemu, jak gaszenie Ducha Świętego. Czytaliście kiedyś? Ducha nie gaście. To nie dotyczy tylko tego, że my możemy zgasić to, co Duch Święty chce przez nas zrobić. Nie, nie. To dotyczy również tego, że ten, kto jest przywódcą, może zgasić tego ducha w nas. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. To nie powinna być taka sytuacja właśnie, że ten człowiek, który jest przywódcą w zborze, powoduje, że ktoś inny nie wykorzystuje daru, który otrzymał. Jakby rzekła ręka, oko, ręce nie potrzebujecie, to jest to prawda? Nie, to nie jest prawda. To już mówiliśmy sobie, wszyscy są potrzebni i wszyscy mają jakąś funkcję do spełnienia. I takie gaszenie Ducha Świętego to jest właśnie bardzo zły zarządzający, jeżeli taki
taki w zborze się znajduje. Ponieważ to może doprowadzić właśnie do tego, że dary ducha nie są wykorzystywane w usługiwaniu w społeczności, której przewodzi. I on myśli, że ma prawo ustalać, kto może, a kto nie może usługiwać czy robić różne rzeczy. Oczywiście on widzi, kto jest rozwinięty odpowiednio, kto ma odpowiedni zasób Bożej wiadomości, Bożego Słowa i tak dalej. On jest za to odpowiedzialny, kto tu wyjdzie, tak? Tak jak dzisiaj jest odpowiedzialny Tomek za to, że ja was tu męczę już chyba godzinę, tak? Albo lepiej. To jest twoja odpowiedzialność, bracie. Ale wiecie, on nie pozwoli na to, żeby przyszedł tutaj ktoś, kto będzie wam opowiadał rzeczy, które nie są biblijne, tak? Bo natychmiast powinien zareagować i powiedzieć, nie, nie, tej nauki to my nie będziemy słuchać, bo to jest niebiblijna nauka. Od tego właśnie jest taki człowiek, który przewodzi w zborze, który zarządza w zborze. A nie od tego, żeby dyktować kto, co i kiedy może usługiwać. Tak jak powiedziałem, no oczywiście pomijamy tutaj te kwestie doktrynalne, ponieważ one są zasadnicze i on powinien właśnie tego pilnować, żeby nauka była zdrowa, biblijna i Boża. Napominanie. To już jest ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć i za chwilę skończę, tak. Napominanie albo upominanie to jest dar z tak zwanej grupy darów zachęty. Wiecie, to jest dar, który jest najpopularniejszy wśród wierzących ludzi. Dar upominania albo dar napominania. Czyli jak ktoś tylko coś mu się tego, to my go zaraz napomnimy, tak? Nie, nie, nie o to chodzi. To nie jest wcale Boże podejście. To nie jest Boże stanowisko, żebyśmy od razu wygarnęli komuś, co myślimy na ten temat. Nie. Jest napisane tak. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale napisał, jeśli kto otrzymał dar napominania, to niech napomina, to niech będzie w tym napominaniu. Ale powinien go we właściwy sposób wykorzystywać, ponieważ to jest dar zachęty, a nie nagany. My napominanie uważamy jako coś negatywnego, tak? Przychodzi ktoś do nas i mówi, a bracie, bo tyś to tamto, czy coś innego powiedział, albo zrobił, albo nie zrobił, albo coś takiego. To nie jest negatywne. To jest... Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan to napisał w 5 rozdziale w 11 wierszu. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Nie... gaście jeden drugiego. Czyli nie poniżajcie jeden drugiego. Nie. Budujcie jeden drugiego. Przypominajcie sobie ważne rzeczy. Upominajcie się. Ale w ten sposób, żeby ludzie byli tym, że tak powiem, zachęceni do dalszego postępowania drogą, na której są, a nie do tego, żeby ich gasić i poniżać, że a wy to nic nie wiecie, wy to są tacy i inni, tak? Nie. Wcale to ten dar właśnie nie, tego nie oznacza. Przypomina apostoł Paweł o tym w liście do Tytusa, 1 rozdział, 9 wiersz, gdzie jest mowa o biskupie, o którym już mówiliśmy sobie, i on powinien trzymać się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Czyli to napomnienie to powinno być związane ze Słowem Bożym. Z tym, co Biblia mówi na ten temat. To trzeba mieć dar do tego, wiecie. Ja to jakbym komuś powiedział, to ktoś by się na mnie mógł obrazić, tak? Ale przyjdzie inny brat i zacznie gadkę, wiesz, tu tego, a tak przy okazji mu tam napomknie, po tym powie, po tym coś. To się rozwija, tak? I to jest dar. Nie każdy ma taki dar. To znaczy ja oczywiście mówiłem, żartowałem, że każdy ma dar napominania, bo lubimy się napominać, tak? Bo dlaczego lubimy się napominać? Bo wtedy my jesteśmy tacy lepsi, tak? Bo on to jest taki gorszy, ja jestem taki lepszy. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się razem budowali, żebyśmy się trzymali razem tej nauki i żeby ona, żebyśmy się nawzajem do tego wszystkiego zachęcali. Żebyśmy nie wystygli. Żebyśmy byli tak jak te węgielki w piecu, wszystkie gorące, tak? Aż się spalą. Amen. A jak się wyciągnie węgielek z pieca, wiecie, to on wystygnie za chwilę. I on już nie będzie grzał ani nic, tylko będzie
brudził, tak? Będzie czarny, zimny i brudny. No więc to jest bardzo ważna rzecz i bardzo taki dar. Trzeba to umieć zrobić i Duch Święty daje takie dary ludziom, które właśnie powodują, że jedni drugich mogą napominać. Napominanie właśnie ma zachęcić do właściwego postępowania. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał na przykład w 4 rozdziale, w 1 wierszu: napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. On ich tutaj nie gani za coś, tylko im przypomina: słuchajcie, macie jakieś powołanie, trzymajcie się tego powołania. Nie odstępujcie od tego, nie zmieniajcie waszej drogi, nie idźcie na inne drogi, bo idąc na inne drogi, stracicie ten właściwy cel ze swoich oczu. A jak stracicie ten cel ze swoich oczu, to utoniecie. Wiecie, jak Piotr szedł po wodzie i patrzył na Jezusa, to szedł, tak? Ale jak się zaczął rozglądać wokoło, to co on tam zobaczył? On zobaczył, wiecie, burzę, fale, wiatr, który wieje. To wszystko, co go nie powinno w tej chwili interesować. Jego interesowało iść do Pana Jezusa. I to jest bardzo ważne, abyśmy nie patrzyli gdzie indziej, tylko we właściwe miejsce. I do tego służy dar napominania. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 2 wierszu, w 4 rozdziale napisał: upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Czyli znowu tutaj jest pewne upomnienie, ale w tym sensie, słuchajcie, trzymajcie się Pana, tak? Bądźcie jednomyślne. Czyńcie tak, jak mówi Słowo. Nie zbaczajcie z tej drogi. Nie idźcie na inne drogi. Nie postępujcie inaczej. Człowiek, który napomina, powinien to czynić właśnie według biblijnych zasad i trzymając się właściwej nauki, którą czerpie ze Słowa Bożego, którą czerpie z Pisma Świętego. Powinien tak mówić, jak ten, przez którego Bóg upomina. I o tym pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, w 2 liście, w 5 rozdziale, w 20 wierszu. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. Miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Czyli to pojednanie, to upominanie, to napominanie polega na tym: trzymajcie się Boga. Nie odstępujcie od Niego. Nie odchodźcie. I On ma za zadanie pomóc ludziom, którzy się oddalili, powrócić. Bo wiecie, gdybyśmy ich zaczęli ganić, to oni nie będą chcieli wrócić, bo oni będą coraz dalej się odchodzić, oni będą oddalać się, będą coraz bardziej zgaszeni. I nie będą chcieli tej społeczności więcej mieć z innymi wierzącymi. I w liście do Hebrajczyków autor pisze tak: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. To jest właśnie to napominanie. Uważajcie, trzymajcie się Boga, bo tam jest grzech. Jeżeli odejdziecie od Niego, to pójdziecie w stronę grzechu. Pójdziecie w stronę tego lwa, który chodzi i ryczy i szuka, kogo by pochłonąć, tak? Kogo by pożreć. I wielu wierzących ludzi czasami tak sobie zejdzie na drogę gdzieś tam boczną i potem wracają tacy poranieni, podrapani, pogryzieni przez tego lwa, bo to, co jest to, popadną w oszustwo grzechu. Grzech jest oszustwem. On tylko wygląda fajnie, ale on nie jest fajny. I to oszustwo przedstawił Adamowi i Ewie szatan w ogrodzie Eden i to się ciągnie do dzisiaj. I ludzie myślą: a, jakie to fajne. Nie, to nie jest fajne. Kiedy Adam i Ewa posłuchali tego, co mówił im szatan, to nie stało się nic dobrego. A mieli do wyboru tylko dwie rzeczy. Wiecie, jakie rzeczy mieli do wyboru? Mieli do wyboru życie albo śmierć. I zobaczcie, gdyby wam dzisiaj ktoś powiedział życie albo śmierć, to co wybieracie? Oczywiście z Panem, tak? Z Bogiem. No, mam nadzieję, że wybieracie to życie z Bogiem, tak? Ale to nie jest tak. Bo szatan przychodzi i poprzez swoje oszustwa pokazuje nam, że to życie, że ta śmierć, to ona wcale nie jest taka śmierć, wiecie. To jest takie fajne. Jak tam pójdziecie, to dopiero będziecie ktoś. No i wiemy, jaki był efekt tego, tak? Okazało się, że są goli, nadzy i nic nie mają. I potrzebowali usprawiedliwienia, które daje Pan Bóg.
A więc to ten dar upominania właśnie służy do tego, abyśmy się nawzajem zachęcali do tego, aby trwać przy Bogu, aby ten grzech nas nie zwiódł, aby nie zwiódł nas szatan przez swoje oszustwo. Bo apostoł Paweł napisał, jego zamysły są nam dobrze znane. To nie jest tak, że my nie wiemy, co on chce, ale czasami dajemy się nabrać na to, co on nam próbuje pokazać, co on nam próbuje wmówić. Podsumowując, naprawdę, to już jest krótkie, ostatnie zdanie. Dary ducha, o których mówiliśmy, mają za zadanie budowanie i rozwój ciała Pana Jezusa Chrystusa, czyli Kościoła, i wskazywanie na Jego chwałę, na Jego wielkość, a nie na osoby, które są tymi darami obdarzone.